Witaj, jeżeli jesteś nowy na kanale, zostaw suba oraz zaznacz dzwonek. Zajdź do opisu i wbijaj na social media. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale, tym razem oczywiście kolejny odcinek z LS17, no i oczywiście jesteśmy na starym Herosowie V1, no i jesteśmy w nowym nabytku, a to jest oczywiście seria gospodarstwo po dziadku. Nowy ciągniczek, Ursus C360 Turbo 4x4. Myślę, że sobie poradzi na tym gospodarstwie. Wiele osób chciało różne ciągniki, tak naprawdę tych komentarzy było sporo. Wybrałem sobie ten ciągnik jako taki przejściowy. C328 już nie ma na gospodarstwie. Tym się będziemy bawić. To jeżeli ktoś chce, to możemy jakieś fajne skrypty w nim porobić. Znaczy skrypty, animacje. Znaczy, mógłbym to sam porobić i pewnie na którymś tam live sobie to porobimy. Ale też nie wiem na którym, dlatego piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś by chciał oczywiście to porobić. No i tak w skrócie, brakuje jeszcze 150 może subów do wydania tej mapy. I tak, suby, kwestia problemowa oczywiście nie. Ale jeżeli chodzi o, no to wiadomo, 150 subów to jest kwestia 3 dni może. Ale jeżeli chodzi o kwestię lajków na fanpage'u, ale to może zaraz do tego wrócimy. Poza kasę oczywiście subów i lajków mamy oczywiście ten oto też pług od sąsiada. Tutaj oczywiście sąsiad, już się wcześniej dogadałem, zapłaciłem, że jak będę wracał z sąsiedniej wsi z tym ciągnikiem, też od gościa kupiłem. Tylnej szyby mu brakuje, bo nie jest jeszcze taki mega kompletny ten ciągniczek, ale fajnie wygląda, zaraz mu pokażę jakoś tam z dalsza. Najważniejsze, że ma moc i będzie ciągnął to wszystko. Pług czteroskibowy to kupiliśmy od sąsiada, on już nie ma gospodarki, a zostało mu. Czteroskibówka do tego ciągnika, myślę, że sobie na spokojnie poradzi. Po pierwsze 4x4, po drugie troszeczkę więcej mocy. No i oczywiście zakupiliśmy też nowe pola, a dokładnie jedno nowe pole, gdzie w dzisiejszym odcinku mamy oczywiście zamiar to wszystko połączyć. A mianowicie dwa pola w jedno będziemy łączyć, żeby stworzyć takie jedno większe całkowicie. Mapa też przechodzi modernizację, ale to zobaczycie niedługo. Ale to się zaraz rozwiniemy z tym wszystkim. Mamy, czekajcie, ja sobie wezmę wyżej poduszkę. Mamy 20 minut praktycznie odcinka, może na troszeczkę krócej. Gadania na te tematy, tak naprawdę wszystkie odnośnie tej gospodarki po dziadku. Jak widzicie tutaj, nie ma żadnych animacji. Myślałem, że te animacje są, ale po prostu ich tutaj nie ma. Jest trochę lipa, ale te biegi zrobić ruchome i to wszystko to nie jest problem. Tylko trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić. No i dobra, jak widzicie, pole zostało zakupione od sąsiada, naszego po lewej, ponieważ zakończył już swoją przygodę z rolnictwem. Miedza została leciutko wykoszona, żeby było łatwiej przeorać. No i teraz wystarczy tylko to przeorać i połączyć dwa pola i tutaj naprawdę taki trochę większy kawałeczek powstanie. Myślę, że tym ciągniczkiem sobie zaczniemy zabawę. Weźmy sobie jakoś powoli. Ojej. No i lecimy. Orka orką. Powiem wam, że w lesie ta orka, no nie jest to jakoś mega łatwe, bo to się dziwnie ora. W prawdziwym życiu jest to dużo fajniej zrobione. W prawdziwym życiu jest łatwiej. Ale tu też jakoś to wszystko wygląda. Ten kawałeczek jest sąsiada. Nie wiem, czy jakby z nim nie pogadać, czy by po prostu nie odsprzedał nam tego, to by całkowicie jeszcze większy kawałek wyszedł. Ale wątpię, tutaj bym miał zasadzone kartofle, to jest na tego typa. I chyba z tego, co z nim gadałem ostatnio, jak to 60 nie kupowaliśmy, że tutaj będzie takie pole jedno, aby po prostu coś tam było, jakieś zboże sobie zasiać czy coś, bo tam jeszcze maszyny lekkie ma. 30 mu została, jakoś sobie tym mniejszymi maszynkami obrabia. Dobra. Zawrócimy i teraz tak, czy my będziemy jeździć tą i z powrotem troszeczkę szeroko. Nie wiem, co zrobił tą miedzę na razie. Ale teraz tak, tu jest jakoś łączenie pól czy coś takiego w tym lesie. I zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Zezwól na tworzenie pola. O właśnie. By pasowało, czekać sobie to podniosę lekko. Żeby tutaj dokładnie zrobić. Wiecie, o co chodzi. Czy tutaj było coś takiego, czy może jeszcze... Sorry, że nie podniosłem, ale... No i dobra, sobie to już wyłączam. Także na Y mamy tworzenie nowego pola w lesie. I dobra, i możemy sobie lecieć. To pole ścieżkę nam zejdzie zrobić. Jest już 29, myślę jutro wyrenderuję, jak przyjadę ze szkoły. I myślę, że koło 15, 16 ten odcinek sobie oglądacie.
Ciekawe, ile nam zejdzie w ogóle ta orka. Widzicie, u sąsiadów już te pola są praktycznie porobione. W następnym odcinku zajmiemy się obornikiem najprawdopodobniej. A za 2 czy tam 3 tygodnie, nie pamiętam dokładnie terminu, trzeba będzie babkę z sanatorium odebrać. Także też troszeczkę może być roboty z tym wszystkim, żeby po pierwsze tam pojechać po nią. Aha, dobra. Tutaj zrobimy sobie poprzeczniak, czy może. Bo ja chcę to pan jakoś tak równiej zrobić. Czekajcie, czekajcie, bo mi się już to powaliło. Zezwól na tworzenie pola, dobra, to. A pytanie jest, czemu to? No dobra, trudno, nie będziemy się w to bawić. I wracając do tych lajków na fanpage'u. No w skrócie, co ja wam mogę powiedzieć? Zapraszam na fanpage, no tyle jestem wam w stanie powiedzieć. Oczywiście nowe fotki cały czas. Wszystko można powiedzieć praktycznie przed premierą macie, co będzie na kanale w danym momencie. Także też to wszystko na plus oczywiście wychodzicie. A tam brakuje dokładnie 260 lajków. Czy tam 240? 240 lajków, sorry. Teraz jak to oglądacie pewnie... Aha. Zaczepiłem lekko. Teraz pewnie brakuje mniej, ale te 240 lajków to i tak jest monotonne, żeby to wszystko wbić. I trzeba naprawdę, żeby każdy udostępnił ten fanpage, w ogóle takie sranie panie trochę, ale przypominam wam cały czas o tym, no bo mapa na 3,5 tysiąca lajków będzie wydana, już wiele osób pisało, żeby te 3,5 tysiąca lajków odpuścić, a zostawić, żeby mapa była wydana na 13 tysięcy subów tylko, ale jak wiecie, ja nie będę odpuszczał i znacie mnie i wiecie, że nie ma odpuszczania, nie ma lipy, tylko lecimy po cele, które mamy zamierzone. Jak najbardziej też sporo, naprawdę sporo osób się pytało o modpack. Ja w którymś momencie na live powiedziałem, że będę chciał wydać modpack wszystkich maszyn, co są teraz na serii, na 15 tysięcy subów. Teraz tak, czy tak na pewno będzie, nie wiem, ale jest naprawdę duża szansa, że na 15 tysięcy subów wam wydam wszystkie mody. A nowa wersja mapy będzie powiększana, będzie troszeczkę inaczej wyglądała, będzie druga wieś, drugie gospodarstwo, to będzie nowsze, także naprawdę sporo bajerów dojdzie w drugiej wersji mapy, ale czy będzie wydana? Na 90% możecie być pewni, że tak. Ile minie ja pierdzielę, myli mi się, ile minie czasu, żeby wydać tamtą, następną wersję mapy, jak jeszcze ta nie jest wydana. No to licząc w ten sposób, powiedzmy, że w niedzielę... Nie no, nie w niedzielę. Za tydzień będziecie mieli prezentację tej oto mapy na kanale i oczywiście link w opisie. Modpack by był, powiedzmy, za miesiąc, za 2 miesiące. Za 2 miesiące, licząc z takimi przyrostami, co są teraz. My tędy przejedziemy, czy nie za bardzo? No, faktycznie, no... No to jest słup, ale ja ten słup jakoś omijam, a i tak... Może jakoś na siłę może jakoś przejedziemy. Pasowałoby to zrobić, no. Tutaj pasowałoby jakimś agregatem wjechać albo coś. Chyba innej opcji nawet tutaj za bardzo nie będziemy mieli. Czyli chyba trzeba będzie po prostu przejechać i cofnąć, ile się uda na cofniętym. Tyle zrobimy. Nie jest źle, wyszło nawet dobrze. Tutaj troszeczkę słomy wyszło, zapowiada się troszeczkę na deszcz, powiem wam. No i tak, druga wersja mapy. Być może będzie wydana, powiedzmy sobie na razie, liczbę 20 tysięcy subów. Coś koło tego, wiem, że to wybiegam daleko w przyszłość. Ale naprawdę, ja drugiej wersji mapy nie chcę wydawać. Po prostu ze względów takich, że wolę grać na niewydanej mapie, to jest po pierwsze. A po drugie, to też jest takie, no, wydasz tą mapę i co? Jak ja trzeciej wersji już nie chcę robić tej mapy. Myślę, że z tej serii Gospodarstwo po Dziadku wyjdzie, powiedzmy, 40 odcinków, coś koło tego jest tak liczone. Żeby po prostu troszeczkę się porozwijać, pokazać, jak to wszystko wyjdzie. A może kiedyś... Na pewno kiedyś ta mapa zostanie wydana, druga wersja, i wtedy będziecie mogli sobie grać. Ale osoby, które były na live'ach,
Już myślałem, że po prostu pięknie to wychodzi. Teraz wam tego nie pokażę, bo tego nie ma w tej wersji mapy. Ale troszeczkę się tutaj pobawimy w tym wszystkim. Na pewno będzie akcja odśnieżanie, na pewno będą nowe serie na kanale, także pomysłów jest dużo. Brak czasu na wykonanie jest bardzo mało tego czasu na te serie i w ogóle, ale na razie póki ciągniemy te serie, które są, nie chcę się zaczynać nawet nowej, bo po prostu na te serie nie będzie za bardzo czasu, bo i tak co niektóre serie są już zaniedbywane i to dosyć solidnie. Dlatego jak na razie z niczym nowym nie mam w planach ruszyć. A tu jest nierówno. Też jest kwestia rozbudowy gospodarki. Kwestia nowych maszyn. Pisałem post na fanpage'u, właśnie o to chodzi. Kto się zajmuje na przykład konwertowaniem maszyn, nie mówię o ciągnikach, tylko konwertowaniem maszyn, niech napisze do mnie na fanpage'u. Na prywatnej wiadomości. Dlaczego? Są potrzebni konwerterzy, którzy przekonwertują mi trochę maszyn właśnie pod tą serię. I tak jak mówię, nie będą to jakieś cyklopy, nie będą to jakieś nie wiadomo jakieś rzeczy, które jest trudno przekonwertować. Tylko to jest 10 minut roboty, konwert jakiegoś agregatu, no nie? I tyle po prostu. No ale to też musicie się pozgłaszać. Po prostu jakieś tutaj fajniejsze maszyny potrzebujemy na tą serię, jakoś kurde, znowu się będziemy bawić. Czemu można było wyciąć tak w sumie? Kurde, ale jest zabawy. Patrzcie. Dobra, przejdźmy sobie z tamtej strony. No, najlepsze jest to, że tutaj już praktycznie nie ma gałęzi, a i tak zaczepiamy o nią. Też na wstępie zapomniałem powiedzieć, że oczywiście jeden sub to jest 10 zł, jeden like to jest 5 zł. Oczywiście pod tą serią są brane pod uwagę tylko, bo zbieramy oczywiście na nowe maszyny, na nowe ciągniki. W planach jest teraz. Najbardziej realne i najszybsze plany jest budowa płotu. Nowy płot na gospodarstwie jest dosyć bardzo potrzebny. W ramach czasu będą też budowane biny, ponieważ gdzieś to zboże, jak będziemy mieli troszkę więcej tego pola, trzeba pomieścić. Jak na razie stodoła, nowa stodoła, która jeszcze nie jest aż tak do końca zagospodarowana, tam zboże dopiero będziemy przywozić. Nie wiem jak to jest, że tam nie robimy po tamtej stronie mijaków, a jedziemy tak samo, a tutaj się robią mijaki, gdzie jedziemy właśnie tak, no tak jak mówię, no nie, to jest takie niedogarnięcie. Mi się zdaje, że na odcinku nie zrobimy tego pola, bo po prostu za mało czasu będzie. Odcinek max 20 minut. Także nie wiem, piszcie co chcecie po prostu na samym odcinku. Bo tych pomysłów na to jest naprawdę dużo, żeby te rzeczy porobić. Także obornik na przykład. Pomysł był podsyłany na live'ach. Odnośnie obornika dosyć często się przewijał. Ja mówiłem, że to no, nie, no to krowy trzeba kupować w ogóle, żeby tego obornika narobić. Albo po prostu damy sobie to za pomocą jak to się nazywa, nie wiem, jak to taki pliczek Behitless, czy coś takiego tam jest w grze. No i za pomocą tego sobie oczywiście dodamy ten nabornik i sobie to porozrzucamy na odcinku. Patrzcie, mam niby w sumie czteroskibowy pułk, ale ma lekkie problemy. Ma problemy z podjazdem pod górę, jak ze z góry to ładnie leci, ale tak to ma problemy faktycznie. Ale ile szybciej robota idzie o tą czwórką niż trójką, na przykład dwójkę. Dwuskibowy pułk też będziemy mieli do sprzedania, także jeżeli ktoś chce kupić dwuskibowy pułk, to zapraszam do komentarzy. Jeżeli chodzi też o temat, możemy tutaj poruszyć, seria jest najbardziej oglądana, to możemy poruszyć tutaj tak naprawdę wszystkie tematy. Jeżeli chodzi o Alexa Huntera na kanale, nie mam czasu na nagranie tego. Tak w skrócie, bo na Alexa Huntera trzeba poświęcić przynajmniej 2 godziny, żeby przejść jeden rozdział. Zatrzymaliśmy się na trzecim rozdziale, ja oczywiście nie to, że nie ma odcinków, tylko po prostu nie gram w tą FIFA w ogóle praktycznie. Moje granie na komputerze wygląda w ten sposób, że jest granie pod odcinek i na live'ie, jeżeli jest live w dany dzień, bo tych live też nie ma za dużo. Teraz był chyba live w poniedziałek i wtorek, we wtorek były 2 live'y. I tak to wszystko się jak na razie prezentuje.
Zobaczymy, jak się będzie prezentowało w przyszłości. Teraz zacznie się listopad. Potem. I tak naprawdę, jak listopad się zacznie, to te. Zacznę. Może listopad jeszcze nie, ale jak minie listopad, zaczną się święta. Po świętach nowy rok. Po nowym roku ferie gdzieś niedługo będą, tam luty, nie wiem ile do szkoły się będzie chodziło, ale będą ferie. Nie będzie można to wszystko tak naprawdę nadgonić już w grudniu i to bardzo solidnie. Dobra, teraz sobie poprawił lekko. Musimy jeszcze tam zabronować to, co zostało po kartoflach. Nie wiem, kiedy my to zrobimy. Też sobie powiem wam, że chce mi się grać na tej serii, chce mi się grać. Jest to jedna z nielicznych serii, którą chce mi się tak jakoś bardziej robić. A czas na to nie pozwala. Dobra, pojedźmy sobie jeszcze w tą stronę. Żeby to wszystko ładnie oborać. I patrzcie, idealnie pole będziemy mieli porobione. Jak to sobie jeszcze przelecimy. O, 20:20. Dzisiaj jak to nagrywam, jest środa, noc praktycznie. Legia Warszawa gra ogólnie Puchar Polski, tam nawet nie wiem z kim, ale grają. Pasowałoby pooglądać. Nie wiem jeszcze, czy mi starczy czasu, żeby to pooglądać, ale chciałbym, nie powiem, że nie. No teraz jest pytanie, czy on ci się takie mijaki porobił w niektórych miejscach? W niektórych miejscach po prostu tego nie ma. Ale już tak jak widzicie, tutaj ładny kawałeczek tego pola już wyjdzie. Nie będziemy się bawić w jakieś teraz malutkie bardzo kawałeczki, tylko które pole gdzieś tam mamy. Tu sporo osób ogólnie na wsi się wycofuje z gospodarstwa. Plus czy minus? Plus i minus. My mamy swoje maszyny, ale no, powiem wam tak. Skurcz mnie złapał, to ją pochali. Ale tak, my mamy swoje maszyny, ale puścił od razu. My mamy swoje maszyny i nie musimy aż tak bardzo tego wszystkiego pożyczać od sąsiadów, także czy oni skończą, czy nie, no to bez różnicy, ale gdy oni kończą z gospodarstwem, zostawiają praktycznie pola do sprzedania. Pola do sprzedania wiążą się z tym, że jeżeli pole jakieś jest koło nas, bo nie chcę, już takich mniejszych kawałków nie chcę kupować. A te większe, albo nawet takie mniejsze, które są koło naszego pola, zawsze możemy to połączyć w jedną całość i to jest na plus dla nas wtedy. Dobra. Także tak to w skrócie wam omówiłem. No i patrzcie ile, trochę długo się robi, ale tam to pewnie jeszcze zrobimy z 1-2 przejazdy i resztę pokończymy na live, bo to odcinki, żeby zrobić takie pole takim ciągniczkiem, to trzeba przynajmniej ze 40 minut nagrywania. Szybko tego się nie robi, to trzeba przyznać, może nie jest jakoś mega wolno, ale też za szybko to nie idzie. Tam sobie polecimy od miedzy zaraz. Teraz tak, czy tutaj sobie bronami to potem poprawiamy co niektóre rzeczy. Gadam tak o tych bronach, a bron nie mamy nawet na serii. Ale to jest mały problem. Bo te brony też tak naprawdę pasowałoby kupić. No ale to wiadomo, suby i lajki i będą pieniądze. Na ten płot też sporo kasy pójdzie. To trzeba akurat przyznać. No i lecimy od miedzy, robimy. 19 minut odcinka, ja pierdzielę, przecież to 20 minut jest, to 20 minut. A 20 minut patrząc na rok szkolny to jest długi odcinek. Ale zapierdziela z tym pługiem. Chyba troszeczkę za szybko jadę, ale jakbyśmy jechał z taką prędkością, gdzie powinno jechać, to byśmy tego za cholerę nie zrobili.
tak szybko jak na przykład teraz lecimy. I powiedzmy jeszcze. Pojedźmy sobie w tamtą. I zaraz będziemy kończyć. Wiecie, o jaki dwuskibowy pułk chodzi. Także możecie napisać w komentarzach, ile za niego dajecie po prostu. Za tą dwuskibówkę. Ja tak myślałem, że za tysiąc można złotych to sprzedać. No bo to nie jest drogie. Stare, używane. Także nikt za to dużo nie da. Nie, ale piękny kawałeczek. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym kawałeczku pola. No bo naprawdę, no... Pole solidne się robi. Solidne pole to jeden z największych kawałek, jaki mamy u nas na gospodarstwie. No jak przejedziemy na żniwa, to myślę, że z 10, jeżeli dobrze oczywiście będzie spało zboże, z 10-12 ton powinno z tego kawałeczka samego być. No i dobra. 21 minut odcinka, ja się już z wami oczywiście żegnam. Jeszcze wam pokażę, jak ten ciągnik wygląda na ogół. Tak ten ciągnik wygląda na ogół, na tle tego górzystego, pięknego terenu. Ja się z wami żegnam oczywiście. Na razie. I'm